Powrót do Boga Ojca to coś, czego wszystkim nam katolikom zawsze potrzeba, i teraz właśnie pojawia się niezwykle ciekawa i ważna akcja Różaniec do Granic Czasu, która ma ten powrót, nas i nasze nawrócenie przyspieszyć. O tym będę rozmawiał z Maciejem Botesińskim. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24 TV, Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda? Dzisiaj moim gościem jest pan Maciej Bodasiński, współ, współorganizator akcji Różaniec do granic czasu. Dzień dobry, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Witam Pana. Szanowni Państwo, jak zwykle na początku zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak Państwo wiedzą, żadnych dotacji, ani żadnych wielkich koncernów też za naszymi plecami nie ma. Istniemy tylko dzięki Państwu. Jeżeli chcą Państwo, żebyśmy mogli istnieć dalej, to wsparcie proszę, jak go udzielać, jest rozpisane pod tym nagraniem. Różaniec do granic czasu, to można powiedzieć kolejne przesunięcie granic, bo to już tak. nie pierwsza tego rodzaju akcja, dlaczego teraz taki pomysł? Czy dalej niż do granic nieba, to już chyba się nie da przesunąć tej granicy. No poza czas to już też. No fakt, to właściwie rzeczywiście no, inna przestrzeń, zupełnie inna przestrzeń i do, do, granic, do granic czasu dlatego, że z kilku powodów. Dlatego, że to jest Sylwestra, czyli kończy się coś, zaczyna się coś i to jest ważna data, taki moment podsumowania, moment, w my patrzymy na ten poprzedni rok, tym razem mówimy, no nie było dobrze, chcemy, żeby było lepiej, jakieś nowe otwarcie, to jest zawsze, nie? I dlatego Chcemy to wydarzenie przeprowadzić w, o północy w Sylwestra. Drugie, no, że wydaje się, że żyjemy w ogóle na jakiejś granicy czasu, także balansujemy na tej krawędzi już od dawna i że to jest taka, taki, taki moment, w którym się ważą losy tej naszej cywilizacji, pieczołowicie budowanej przez tysiące lat. Więc to jest, tak, jest to moment graniczny, tak? i myślę, że wiele ludzi. W postawach wielu z nas jest taka tęsknota za czasami y, sprzed koronawirusa, sprzed, żeby wróciło stare, że chcemy, żeby to się już wreszcie skończyło i dawne życie wróciło. Ja osobiście jestem y, po pierwsze, że to nie wróci, znaczy, że ten świat się zmienia tak gwałtownie, że to dawne nie wróci. Trzeba się z tym pogodzić, że, że musimy y, nauczyć się żyć w tej nowej przestrzeni, która się właśnie kształtuje na naszych oczach. I możemy, jest krytycznie istotne, żeby w tym kształtowaniu się tej rzeczywistości wziąć udział w sposób duchowy. Więc to jest ta granica. Stoimy na granicy i za chwilę zrobimy krok nie, do przodu. Ponadto, ja nie jestem pewien, czy dobrze jest wracać w ogóle, no bo, bo to, co się dzieje, to nas otacza, jest też jakimś wielkim wezwaniem Bożym do nawrócenia, do, do przemiany życia, do, do zrobienia rachunku sumienia poważnego globalnego i dlatego może nie należy wracać do starego, tylko zastanowić się, co przed nami, nie? Stąd, stąd jest, jest ta nazwa. Rzeczywiście, no, gdyby myśleć o następnej nazwie, to, to, to nie wiadomo, czy jakaś granica jeszcze istnieje, którą, którą można by ustanowić, to zobaczymy, nie? A tym razem ta akcja ma, można powiedzieć, za swojego patrona, Boga Ojca, jeżeli mogę tu o patronie mówić, ale tak. dlaczego właśnie Bóg Ojciec? Um, no bo kto jak nie On, nie? I... Yy, Porusaniec do granic nieba, który dzięki Państwu, którzy słuchacie i oglądacie nas teraz, też miał miejsce w wielkim zakresie. Tak? To, to było ogromne wydarzenie setki tysięcy ludzi, być może ponad milion osób modlących się w bardzo konkretnej ważnej sprawie, i już wtedy w rozmowach z ludźmi w naszych rozeznawaniach było takie myślenie, że to zróbmy inaczej, nie róbmy tak jak poprzednio, że robimy, robimy wydarzenie i jest jakiś koniec, nie? że potrzebujemy dać się poprowadzić Panu Bogu w taki bliski, mocny sposób czyli nie odpuszczać, wziąć różaniec do ręki, codziennie go odmawiać, być w stanie łaski uświęcającej, podjąć konkretną walkę, czyli musimy się zbliżyć do Pana Boga. I stąd od razu było myślenie i też setki maili, listów, próśb no, i, 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 trzymajcie, zróbcie dalej, nie zatrzymujcie się, nie zostawiajcie nas, też takie były prośby. No więc próbujemy podjąć takie wyzwanie, żeby zaraz po jednym wydarzeniu zorganizować następne. Dlaczego bukojcie? Dlatego, że Wydaje się, że to, co wszystko, co się dzieje na świecie, naprawdę wszystko, co obserwujemy, o otwieramy portale internetowe i czytamy, wchłaniamy wiadomości, oczy się otwierają z przerażenia czasami, to się dzieje z tego powodu, że świat odszedł od Pana Boga. Że Bóg, stwarzając ten świat, stworzył nas, człowieka, na swój obraz i podobieństwo. I teraz my tak zniekształcamy człowieka, że ten obraz Boga w nas i w tym świecie jest zamazywany. I, i że on już, już jest. Prawie niewidoczny. Dlatego, żeby jakby uniknąć takiego oczyszczenia, czy uniknąć różnych trudnych zdarzeń, należy, póki wolna wola jest, zwrócić się do Boga ojca. To znaczy, próbować przywrócić ten obraz ojca w nas. Bo ma się takie wrażenie, że, że jakby stoimy do niego plecami, on do nas woła, a my w przeciwną stronę po prostu idziemy. Nie? Zapominamy o nim. Do Boga ojca też dlatego, że Trochę jest taka postawa, często w, sam się z nią spotykałem, sam ją przeżywam na co dzień, często z nią walczę, takie, a jakoś to będzie, przeżyję sobie ten dzień i następny, następny będzie, następny będzie, następny będzie. To znaczy jakoś to będzie, żyję swoim, nie chcę nic zmieniać dzisiaj, tak? to jest za trudne dla mnie. A to wezwanie do Boga Ojca to jest właśnie zaproszenie do tej decyzji, którą podjął syn marnotrawny. Czyli on się zorientował, gdzie tkwi, tak, że siedzi w chlewie po prostu i mówi, no nie. Sorry, to ja już nie chcę, żeby jakoś to będzie dalej z tymi świniami w chlebie, tylko ja chcę wstać i wykonać wysiłek u, u, trudny, no bo to jest jakoś upokarzające pewnie i, i, i dla niego było, tak sobie wyobrażam. I wrócić do ojca, wrócić do niego i tam paść na kolana i mówić, ojcze nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym ze swoich sług, nie? I też... Państwo, czasami też ludzie pytają, a jak rozeznajecie te akcje w ogóle? Jak to się dzieje, że one są wymyślane właśnie takie na przykład, nie? Albo, albo inne. No więc e, pierwsze to czytamy Słowo Boże z każdego dnia. E, w momencie, w tym się modlimy o, o rozeznanie po prostu, prosimy Panie Boże, powiedz jaka jest Twoja wola to wtedy czytamy słowa z dnia, których liturgia Kościoła daje. No i na przykład dzisiaj ja otwieram, siedzimy tu w studiu, rozmawiamy o tym wydarzeniu i jest pierwsze czytanie. Pozwolicie Państwo, że ja Wam przeczytam, bo ono jest dokładnie opisem duchowym tego wydarzenia, które chcemy zrobić. To jeden do jednego. To jest z Księgi Izajasza. Tu się odwrócę. Z Księgi Izajasza. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedole. Ja, pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechaj ziemia się otworzy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, pan, jestem tego stwórcą. Albowiem tak mówi pan stworzyciel nieba. On, Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Czyż nie ja jestem Pan, a nie ma innego Boga oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Przysięgam na siebie samego. Z, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na niego zrzymali. U Pana uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Oto Słowo Boże. I właściwie od strony duchowej to jest cel tego wydarzenia. To znaczy, zaprosić Izraela, czyli naszą ojczyznę. Tak? Często tak patrzymy na, 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 na nasz kraj, jak na Izrael, który robił różne rzeczy: buntował się, błąkał się po pustyni, obrażał się, budował sobie inne bożki, ale zawsze Pan Bóg posyłał proroków, posyłał różne zdarzenia na świecie: niewolę, cierpienie, na, i, że, po to, żeby Izrael wrócił do Boga. I to dzisiaj spotyka naszą ojczyznę. Znaczy to, żeby wołanie: Boże, wróć do mnie, Izraelu, Polską, moja ukochana wróć do mnie, po prostu. Więc chcemy, żeby całe plemię Izraela dostąpiło tej chwały Bożej, żeby padło na kolana przed Bogiem, ale to jest napowiedziane: Ja jestem jedynym Bogiem. Ja ustanowiłem te prawa, ja stworzyłem ten świat, ja go ukształtowałem. I teraz to, co my robimy, no to jest odrywając naszą ojczyznę tak? i cały świat. Od bożych praw, my go po prostu wysadzamy w powietrze de facto, niszczymy go. I, I w momencie, w którym dochodzi do pewnego punktu w tym niszczeniu, to spotyka nas cierpienie. Tak? Zło się już tak wylewa na ten świat, że zaczyna się cierpienie, tak? Wojna, choroba, różne rzeczy się dzieją na świecie, które już są doświadczeniem bólu. Nie? I wtedy w tym bólu, Polak mądry po szkodzie, nie? znamy, to, to wtedy my zaczynamy myśleć o Panu Bogu. Przecież rozbiory to był czas wiary w Polsce. Słowo Polak, katolik zostało ukształtowane w czasach rozbiorów, czyli w, w okresie cierpienia. Nie? W czasach komunistycznych myśmy pod opresją znajdowali swoje jakby z siebie, tak? W Panu Bogu. Upadł komunizm, zaczęło się to, ten, ten laissez-faire, i zaczynaliśmy, zaczynamy robić co chcemy, więc teraz jest ten czas, czas wielkiej łaski. Naprawdę to jest moment takiego zatrzymania czasu trochę dla nas i szansa od Pana Boga, żeby podjąć poważne życiowe decyzje o nawróceniu. I dlatego, dlatego do Boga Ojca. I wreszcie ostatnie, dlaczego Ojciec? No bo od Niego się wszystko zaczyna i wszystkie drogi prowadzą ostatecznie do Niego, tak? jeśli są przez Maryję do, i Chrystusa do Boga Ojca. I wiemy, że doświadczając Bożej miłości. Tak? bo o to chodzi w tym też wydarzeniu, żeby otworzyć się na doświadczenie miłości Pana Boga, żeby całe moje życie, jak Państwo spojrzycie teraz, nie wiem, cokolwiek Was w życiu teraz buduje, tak? gdziekolwiek jesteście, w jakikolwiek sposób cierpicie, cokolwiek nie macie, jakikolwiek brak macie w życiu, cokolwiek to jest, załóżmy, że bierzemy całe nasze życie teraz do tego i zanurzamy je w miłości Boga Ojca. To następuje taka przemiana, taki rozbłysk światła w życiu, Jakiego nikt inny, nikt indziej nie może doświadczyć. Więc cel wydarzenia jest wziąć Polskę całą tak? i zanurzyć ją w miłości Pana Boga, po prostu. I żeby, żeby na, przesiąknięci tą miłością, żebyśmy mogli 2021 przeżyć zupełnie inaczej. Taki jest cel, a jakie jest konkretne narzędzie, którym ten cel może zostać osiągnięty, czyli na czym akcja polega, jak przebiegać tak, tak. będzie. W ogóle pierwotnie to nie była nazwa, nigdy nie miała być publikowana, ale tak myśleliśmy o tym wydarzeniu, mówiliśmy antysylwester. Bo to było takie, no tak, świat idzie w tamtą stronę, no to odwróćmy porządek tego świata, który znamy, i zróbmy drogę w inną stronę. Nie? Takie Stwórzmy napięcie pomiędzy tym światem, który jest światem materialnym, światem przyjemności, światem no, takiej zabawy, ale takiej już, gdzie upuszczają granice, a stwórzmy przestrzeń radości. Też zabawy święta z Bogiem. Nie? Czyli no, antysylwester to nie jest fajna nazwa, bo to po prostu jest sylwester, tak? E, ale tak myśleliśmy o tym, więc powstało wydarzenie, które ma miejsce w sylwestra. E, trudny moment, trudny czas. E, tak, ale to świadomie. To znaczy, to jest, wszyscy, no jak to w sylwestra? Ale to jest, decyzja jest świadoma. To znaczy, to jest takie rzucanie rękawicy trochę tej rzeczywistości, ale jej trzeba rzucać rękawice. My nie możemy. E, Żyć dalej tak, jak żyjemy. Chodzi o to, żeby sprowokować ten, tę rzeczywistość do, do zmiany, do wyjścia z komfortu, do wyjścia z ulubionych sytuacji, do wyjścia z przyjemności. Yy, więc to jest prowokacyjne w jakimś sensie, nie? Sylwester. Yy, więc yy, no ja z moimi dziećmi to mam yy, yy, codziennie dyskusje na ten temat, nie? No bo oni tak otwierają oczy szeroko ze zdziwienia, jak jak to ja mam jeszcze w, po północy w Sylwestra modlić? Nie jest taki w ogóle. Ten front dyskusji przebiega też u mnie w domu. I wydarzenie wygląda w następujący sposób. Do końca tego roku wyposażamy nasze domy w poświęcone świece. To jest pierwszy etap, taki przygotowawczy. On jest bardzo ważny, dlatego że też mamy takie przekonanie, że trzeba wrócić do tej tradycji polskiej w której w każdym domu była poświęcona świeca, żeby nawet ludzie mieli gromnic zapas. Nie? I one były zapalane regularnie. One były, nie były tak, że leżały na półce, kurzyły się i tylko w czasie Triduum Paschalnego i też nie zawsze bierzemy do kościoła, tylko one były zapalane w obliczu zagrożenia. One były zapalane w chorobie, na modlitwie, w cierpieniu, jak się zbliżała wojna, nawet jak burza nadchodziła, to zapalano w domach świece, żeby rozjaśnić mrok. Teraz, oczywiście, ta świeca nie jest magiczna, ona sama w sobie mroku nie rozjaśni, ale połączona z modlitwą już tak. Więc to jest światło Chrystusa w każdym domu. I teraz jest super ważne, żeby to światło Chrystusa w każdym polskim domu zapołonęło. Żeby, żeby to miejsca, w które, Żeby to były miejsca święte, nasze domy, miejsca poświęcone Bogu, miejsca, takie twierdze duchowe, nie? w których. W związku z czym ta świeca jest jednym z takich elementów tej twierdzy tym światłem, nie? I dlatego prosimy o to, żeby te świece, no, jakby żeby się w nie wyposażać, tak? My też sami przez fundację rozprowadzamy te świece. To jest pierwszy tak? Drugi, Sylwester nadchodzi. W ciągu, w ciągu dnia staramy się trwać na modlitwie. Będą tam u nas transmisje Anioł Pański, Koronka, Różaniec. I wreszcie o północy, w zależności, oczywiście niestety, tu jest ten wątek koronawirusowy, w zależności od sytuacji, wychodzimy ze swoich domów. I są dwa takie podstawowe warianty. Drodzy Państwo, trzeba sobie po prostu wybrać. Pierwszy jest taki, e, prostszy, że po prostu wychodzimy przed dom, zapalamy te poświęcone świece i odmawiamy modlitwy. Te, które są na stronie internetowej, wszystkie są do Boga Ojca. To jest modlitwa do Boga Ojca, takie uwielbienie, dziękczynienie. Drugie e, to jest zawierzenie swojego życia Bogu Ojcu. Jest różaniec do Boga Ojca. To jest e, e, przepiękna modlitwa, e, niesamowita. W której ogłaszamy zwycięstwo Boga Ojca w tym świecie, w różnych miejscach, w czasie i przestrzeni. I wreszcie z tym zapaloną świecą wracamy do domu, wchodząc do domu, mówimy: Światło Chrystusa, niech pozostanie z nami na zawsze. Gasimy świecę, poświęcamy dom. Po prostu święcimy dom. Tam jest też tekst poświęcenia Pan, domu Panu Bogu i oddajemy jemu nasz dom do dyspozycji. To jest wariant pierwszy. Wariant drugi jest taki, że jeśli parafia organizuje to wydarzenie u siebie, to idziemy do parafii i wtedy w czasie adoracji o północy jest właśnie ten przebieg modlitwy, taki sam dokładnie. Czyli zapalamy świece i tak dalej. Czasami są parafie, które już mają swój program, nie? bo często w parafiach są tego dnia modlitwy, msze święte, to po prostu zachęcamy, żeby dołączyć te modlitwy do programu parafii. Mówiąc krótko, o północy, wszystkie oczy na Boga Ojca. Wszystkie serca na Boga Ojca, wszystkie nasze cierpienia do Boga Ojca i, i to wszystko, co, co nosimy, Jemu składamy 2020, nasze cierpienia, prosimy o opiekę na 2021. Mówi Pan o modlitwach różańcu do Boga Ojca. I z tego, co czytałem w opisie akcji, czy słyszałem, tak. z tego, co Pan o niej mówił, to jest to może nie o tyle oparte, co zainspirowane tak. objawieniami Boga Ojca, które miała siostra Eugenia Ravazio. Na czym tak. te objawienia polegają? Jaki jest ich statut? Mhm. To są rzeczywiście niezwykłe objawienia, jedyne w historii Kościoła, w których objawia się i przekazuje orędzia Bóg Ojciec, siostrze Eugenii Ravazio. I tutaj nie ma niespodzianki, jak, jak zawsze w takich historiach jest to osoba uboga, prosta, e, urodzona we Francji w 1907 roku, e, wcześniak, od początku gigantyczne cierpienie. Jak sobie Państwo to wpiszecie w internecie, wygooglacie, no to to jest całe jej życie, to jest ciąg cierpień. Cierpienie, cierpienie i ból i towarzyszenie Pana Boga w tym cierpieniu. E, niezmiernie prosta, prosta osoba i e, otrzymuje w takim szczycie duchowym otrzymuje orędzia w 1933 roku od Boga Ojca. One często odwracają, jak się je czyta. Ja sam je przeczytałem, i one odwróciły we mnie, jakby mój świat wewnętrzny do góry nogami, w taki pozytywny sposób, dlatego że bardzo często jest tak. Nie wiem, czy Państwo też tak macie, ale trochę bardziej już mówię o sobie, nie? że myślimy, że Bóg nas osądza. I jakby odrzuca z powodu tego, jacy jesteśmy. Nie? Że mamy niskie poczucie własnej wartości. Myślimy o Bogu jako o tym, który każe, który, który, e, który jest takim zasromanym starcem gdzieś tam w niebie i, i patrzącym z dezaprobatą na świat. Nie? Bo sami mamy często zranienie z powodów relacji z naszym ojcem na Ziemi. Nosimy te zranienia i one są przekładane na Boga Ojca, bardzo często. A to jest orędzie miłości. To jest nieprawdopodobne w ogóle z jaką czułością, miłością, delikatnością i pokorą ojciec mówi do swoich dzieci. Nie? On mówi: Jestem przy tobie, e, cokolwiek czynisz na, przy największym grzeszniku, jestem i trwam, przyciągam go do siebie, wołam do siebie. I, i z tych objawień wynika, ja to ćwiczyłem też w swoim życiu, e, to znaczy w sytuacjach skrajnych, trudnych, w, wołać do ojca, o do czego on zachęca żeby zacząć do Niego bezpośrednio też wołać. Oczywiście Bóg Ojciec mówi w tych objawieniach: Absolutnie, e, drogą do mnie jest Chrystus. Ale On też mówi: Nie rozdzielajcie, jestem jedyny, z jeden, jedno z moim synem. Nie? Czyli drogą do Ojca jest syn. W tych objawieniach jest takie zdanie: Spójrzcie na krzyż, a zobaczycie moją miłość. I w związku z czym, ale, mówi, ale proszę, zobaczcie też mnie, Ojca, który wszystko stworzył. I On też mówi takie zdanie w tych objawieniach: To jest moje królestwo, które ja stworzyłem. Ale królem w tym królestwie jest syn. Posłany do was przeze mnie. Więc w tych objawieniach wszystko się łączy w jedną całość, plan zbawienia Chrystus i tak dalej. Więc po prostu dostaliśmy w tych objawieniach narzędzie na sytuacje ekstremalne, trudne, takie, gdzie już naprawdę się stoi ścianą, ścianą. nie? Człowiek myśli, no jest źle. A za chwilę za tydzień czy za dwa znowu jest jeszcze gorzej niż to źle. Nie? Już więcej Boże nie zniosę, a za chwilę jeszcze gorsze doświadczenie przychodzi. Czasami tak jest, nie? Więc to wołanie dziecka do Ojca to jest no, coś niezwykłego, co może człowiek zrobić. I teraz wyobraźmy sobie sytuację takiego, że Polacy, jak takie małe dzieci, e, miliony Polaków zaczynają krzyczeć, płakać, wołać do Ojca: e, Pomóż, ratuj. I moje doświadczenie bo zacząłem to ćwiczyć w życiu swoim po prostu. I miałem kilka takich sytuacji naprawdę skrajnych, trudnych w ostatnich miesiącach i, i ten mój krzyk, czasami ze łzami w oczach, był zawsze wysłuchiwany. Znaczy zawsze dostawałem odpowiedź, wskazanie, kierunek. I teraz zapraszamy Państwa do tego, żeby właśnie wołać do Ojca. Status jeszcze Pan pytał o tych objawień. Otóż, jak często bywa w takich przypadkach, kiedy coś przychodzi... Z nieba w postaci objawienia, najpierw prywatnego. Nie? To jest zawsze ogromny znak zapytania, czy to jest dzieło Kościoła, czy to jest tylko jakaś wizja prywatna, nieboża. Więc wokół tych objawień też są różne zawirowania, one były osądzane, przyjmowane, odrzucane. Siostra wiele cierpiała z powodu tych objawień też we własnym zakonie. Na, na dzisiaj status jest taki, że są uznane przez diecezję, modlitwy mają imprimatur Kościoła. I były już używane w historii kościoła w różnych momentach przez różnych biskupów. Dzisiaj, w, dzisiaj jest są poddane krytyce w Watykanie, jest, są też badane z tego, co się orientuje. Dzisiaj są badane, w, sprawdzane w diecezji łódzkiej przez bis, biskupa Rysia, ponieważ tam się mieści fundacja, która promuje te orędzia. Więc one są, jakby lupa jest przyłożona do tych orędzi. Ale możemy ich używać, no bo są uznane w diecezji tam, gdzie one miały miejsce. Więc możemy, możemy ich użyć. Nie można ich ogłosić jako nauczania Kościoła teraz, tak? Natomiast jeszcze na tym etapie, chociaż mam nadzieję, że to się stanie. Bo na przykład w tych objawieniach Bóg Ojciec prosi o ustanowienie Nowego Święta. On mówi, nie chcę wiele od Was, chcę jeden dzień w roku. 7 sierpnia proszę o ustanowienie nowego święta ku czci Boga Ojca, żeby ten dzień był sprawowany msze świętej i w odpowiednim rytuale, był mi poświęcony ten dzień. Więc wydaje mi się, że w tym czasie takim niezmiernie trudnym, sama myśl zawarta w tych objawieniach jest genialna. To znaczy żeby wrócić, wrócić do Ojca po prostu. Jedno jeszcze wątpliwość, jeżeli pan pozwoli, z tym nie związana. Czy nie ma takiego ryzyka, że dzisiaj, gdy często mówi się o takim zjawisku, które można nazwać białą herezją, czyli pewnej tak. cukierkowatości, temu, że Bóg nas kocha, na pewno nic się nie stanie? Czy nie jest to ryzyko, że te objawienia wzmocnią? Znaczy, że ten przekaz wzmocni to jeszcze, że nie będziemy myśleć o karze, o sądzie, a jednak to też jest przecież część prawdy i rzeczywistości? Ma pan stuprocentową rację. Znaczy, ja też, też jestem absolutnie przekonany o tym, że, mm, że, jest, że takie zjawisko istnieje. Znaczy, że że ono nam pozwala żyć wygodnie i wierzyć dalej. Czyli wzięliśmy to, co łatwe z kościoła, to, co przyjemne z życia, połączyliśmy w, w, w taką wygodną całość. Wszyscy się przytulamy, Bóg wszystkich zbawi, jest, jest, jest tysiąc razy bardziej miłosierny niż sprawiedliwy. I jednocześnie widać, że, że w, w takiej praktyce duszpasterskiej, pasterskiej, ale i też w życiu naszym, często ten, te, te sprawy właśnie. Sprawiedliwości Bożej, kary Bożej, rozumianej jako konsekwencja, jako dopust Boży, czyli konsekwencja grzechów naszych, że to jest odsuwane. Pokuta, e, zadośćuczynienie za grzechy, to są rzeczy już wymagające, bardzo trudne, one są odrzucane. Natomiast i myśmy sobie zadawali to pytanie, dokładnie takie pytanie, rozeznając, czy to wydarzenie jest dobre, czy to i, i jakby odpowiedź przyszła. Jakby w, 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 w rozmowach w konsultacjach z kapłanami jest taka że jeśli chcemy uniknąć białej herezji jeśli my chcemy jakby podjąć ten kościół w pełni to najpierw to wszystko trzeba zanurzyć w miłości Bożej czyli pokutować w miłości do Pana Boga tak? odmawiać różaniec w miłości do Pana Boga e, wynagradzać za grzechy w miłości do Pana przyjmować krzyż w życiu w miłości do Boga i to te orędzia wcale nie oznaczają czy, 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 czytamy dzisiaj Izajasza, nie ja jestem, ja, jestem, e, e, ja jestem Bogiem Sprawiedliwym. tak e, Bóg Sprawiedliwy i Zbawiający nie istnieje poza mną. Nie? No to, jest, e, to jest dokładnie to. Czyli, e, nie, to nie jest absolutnie zachęta do tego, żeby e, właśnie wspierać takie działania mi, miłosierdzia zawsze, za wszelką cenę, bez sprawiedliwości. Natomiast musimy też my e, bo jest czasami taka postawa taka autodestrukcyjna w tych naszych działaniach może być takie zagrożenie, nie? że my się już ubiczujemy, bo żeby zmusić Pana Boga do różnych rzeczy, żeby go przekonać, żeby nie, my musimy to z miłości wszystko robić. Więc takie są te takie są te o, przepraszam, bo to jest mój telefon, który ja muszę wyłączyć, bo tu, tu miałem dla państwa te, ale on mnie po prostu dręczy tutaj. Więc yy, nie, absolutnie nie, chociaż takie zagrożenie istnieje i należy dobrze rozumieć te objawienia. A w takim razie jeszcze pytanie o poprzednią akcję, bo rozmawialiśmy tak. chyba na przełomie października i hmm. listopada. Tak. To był ten okres też tych wzmożonych strajków tak. preaboracyjnych po orzeczeniu Trybunału, które ciągle nie zostało zresztą opublikowane. Jak pan z perspektywy krótkiego jednak czasu, ale jednak już z jakiejś perspektywy ocenia tę akcję Różaniec do granic nieba? Tak. Hmm. Pierwsze, pierwsza taka refleksja to jest, że coraz bardziej widzimy wszystkie wydarzenia, które były współorganizowane przez, przez, przez nas od 2016 roku czyli Wielka Pokuta na Jasnej Górze, Różaniec do Granic, Polska pod Krzyżem i wreszcie Różaniec do Granic Nieba. To jest pewna droga, że one nie są, że one nie są jakąś akcją pojedynczą, oderwaną od siebie, tylko one są. Propozycją pewnej e, podróży i pewnej drogi przemiany dla, dla Polski zaproponowanej. Nie? No bo nie ma przypadków, drodzy Państwo, to przecież te, te wydarzenia i to, że tak, tak masowe, tak, tak wielkie, e, to, jest, to jest absolutnie dzieło Boże. Znaczy, że to jest pewna propozycja e, Boga, który mówi, to jest droga, na którą Was zapraszam, która ma Wam coś pokazać, coś zmienić w tej rzeczywistości. Po to, żebyście potem w życiu codziennym, w życiu sakramentalnym, w życiu duchowym byli inni, silniejsi. Wielka pokuta to było uznanie grzechu, w ogóle grzeszności naszej. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, Panie Boże, i przepraszamy Cię za grzechy nasze. I to jest w ogóle otwarcie wszystkiego w relacji z Bogiem. Ja nie da się z Bogiem, nie da się po prostu stanąć i powiedzieć daj. Nie? To, to, to nie zadziała. Natomiast e, paść na kolana powiedzieć nie jestem godzien nazywać się twoim synem. To jest jak, jak, jakby, jakby roztapiać wszystkie lody. Nie? Więc to jest pierwszy krok. Drugi, już wyznając grzechy, to dokąd i mamy iść? Co robić? Maryja bierze nas za rękę, różaniec do granic, daje nam różaniec do rąk i mówi trzymajcie, nie wypuszczajcie ich z rąk. Codziennie odmawiajcie różaniec, otacza Maryja e, polskę e, aniołami, chroni ten kraj e, i jest, jest z nami obecna. I teraz dokąd prowadzi nas Maryja? Pod krzyż Chrystusa. Więc jako Polska stajemy pod krzyżem Chrystusa i mówimy chcemy tu być z Tobą Jezu, chcemy przyjąć nasz krzyż jako Polska. To nie znaczy, bo nigdy te wydarzenia, to trzeba dobrze rozumieć te wydarzenia, one nigdy nie były pomyślane jako taka moneta wrzucona do automatu, odbędziemy to wydarzenie i trzy sekundy później będzie lepiej. Nie? To, to, to nie jest tak. To, to jest, te wydarzenia są po to, żeby realizować plan Boży który może być trudny, ale On na końcu ten plan Boży zawsze doprowadza do, do światła, do, do zbawienia człowieka. Więc stoimy pod krzyżem mówimy, Jezu, przyjmujemy Maria jako Matkę, przyjmujemy Twoje zbawienie, przyjmujemy Twój krzyż, który Polsce chcesz dać. No i potem, tak odebraliśmy teraz już odpowiedź bezpośrednio na pytanie, spod krzyża, co jest największą przeszkodą dla nas, żeby, do dokąd jesteśmy posłani spod krzyża, co jest największym źródłem cierpienia w Polsce, co nas blokuje na łaskę grzech aborcji, czyli żeby móc w ogóle ruszyć cokolwiek w Polsce, żeby móc iść dalej, to trzeba no, rozwiązać tę sprawę duchowo, czyli Przeprosić za ten grzech, włączyć te dzieci do naszej, do naszej społeczności, myśleć o nich i, i przebłagać za ten grzech, przepraszać, przepraszać Boga za ten grzech. I to się wydarzyło w tym wydarzeniu. Jak, jakie, jakie są owoce? Poza osobistym doświadczeniem wielu ludzi, bo dostaliśmy wiele świadectw od lekarzy, od osób, które dokonały aborcji, od, od po prostu zwykłych ludzi, którzy mówili, że to przemieniało, prześwietlało ich życie, ich pracę, ich uwalniało to ta, o, tych, o takich owocach możemy mówić, jest jeszcze przestrzeń, do której nie mamy dostępu zupełnie, nie? Trochę jak mieszkańcy Niniwy. no bo przecież przyszedł Jonasz i mówi, e, jeśli się nie nawrócicie, w trzy dni zginiecie. No i e, oni to usłyszeli, wory pokutne, popiół i po trzech dniach co? Nic. Nic? No i teraz jakby mu przyszedł dziennikarz do Jonasza i powiedział, e, pani Jonasz, no proszę nam tu opisać teraz, e, jakie owoce przyniosła pańska trzydniowa akcja w Niniwie. No, nie, trudno jest odpowiedzieć. Więc wszystko to, co robimy, jest, jest taką drogą ufności. Czyli idę, nie, w ogóle nie, nie, nie czekam na owoce. Ja idę z Panem Bogiem wiernie, rozeznając mojego wolę dla mnie, a owoce zostawiam Bogu. I my się, oczywiście, dowiemy z czasem, co by było gdyby, co to zmieniło, jakie to owoce przyniesie. I myślę, że osobiście myślę, że wiele z tej Bożej sprawiedliwości zostało nam ujęte przez te wydarzenia po prostu. To w takim razie ostatnie pytanie, a raczej już nie pytanie, tylko prośba o to, żeby powiedział pan naszym widzom jak konkretnie można przez jakąś stronę internetową gdzie wejść, tak. gdzie szukać informacji, żeby się w tę akcję włączyć, zarówno gdy chodzi o zwykłych świeckich wiernych, tak. jak i o kapłanów, którzy chcieliby w swoich parafiach też się w to włączyć. Tak. To już odwracam krzesełko. Oczywiście, tak. Drodzy Państwo, e, czasami dostajemy takie maile, z, zróbcie to, zróbcie pomysły, różne rzeczy. Nie? My, my, my nic nie potrafimy, ta, ta ekipa, która organizuje Różaniec do Granic, nie, nie mamy żadnego zaplecza ani żadnych zasobów. To jest bardzo mała grupka ludzi. I więc te wydarzenia zawsze powstają dlatego, że Państwo słyszycie to zaproszenie. Że Państwo je współtworzycie, te wydarzenia, że je współorganizujecie, że, że rozwieszacie plakaty, ulotki, że idziecie do swoich znajomych, prosicie księdza proboszcza, wysyłacie list do księży biskupów, prosicie, znaczy włączamy, włączacie się jako świeccy w to wydarzenie, współtworząc Kościół. I tu jest nie inaczej, to, to się nie wydarzy, jeśli, jeśli wielu, wielu apostołów w tym kraju nie, nie uruchomi się do, do pracy po prostu. Ja wiem, że czas jest trudny i teraz e, sam wiem o tym dobrze, że święta za pasem, to jest taki trudny czas na organizowanie takich wydarzeń, ale e, święta będą piękne wtedy, jeśli będą piękne duchem i, i e, można odłożyć na chwilę przygotowania, albo e, powiedzieć, Panie Boże, mniej potraw, mniej lampek na choince, ale więcej świateł duchowych w tym roku, który jest tak szczególny. Więc różaniecdogranic.pl to jest strona internetowa, tam są wszystkie informacje. Pierwsze, co Rejestrujcie się, drodzy Państwo, na tej stronie. Zarówno osoby prywatne w swoich domach, jak i, jak i parafie w całej Polsce. Zapraszajcie księży proboszczów do tego, żeby włączali się w, w tę modlitwę, żeby udostępniali przestrzeń w kościele na przeprowadzenie takiej modlitwy. Bardzo o to prosimy. To jest, to jest pierwsza rzecz. Musisz jak najwięcej osób w krótkim czasie dowiedzieć o tym wydarzeniu. Możecie rozsyłać we wspólnotach, w których jesteście, w swoich instytucjach. W mediach tę informację. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że trzeba się po prostu przygotować na ten dzień. Czyli zachęcamy, żeby być w stanie łaski uświęcającej w miarę możliwości i być otwartym na łaskę tego dnia. Zaplanować sobie tego sylwestra w taki sposób, że jesteśmy, jest ten czas na modlitwę, i wreszcie świeca o północy wyjście. My planujemy transmisję o północy, która na pewno będzie dostępna na różaniec do granic. Tak, żebyście mogli Państwo stojąc przed domem, mając słuchawki w uszach e, przez telefon, móc wspólnie łączyć się na modlitwie. Więc szukajcie informacji na różaniecdogranic.pl, tak żebyśmy też za pomocą radia, za pomocą e, internetu mogli się połączyć na modlitwie e, w, w tego dnia. Portal PCH24P robił patronat nad tym wydarzeniem, patronat medialny, więc przyłączam się do tego apelu, do tej prośby zachęcam wszystkich, żeby się w te akcje włączali, no bo słusznie może innego pomóc, jak nie modlitwa i takie tak. zupełne, totalne oddanie się Panu Bogu. Bardzo dziękuję, dziękuję panu serdecznie Panu za rozmowę, wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do tego, żeby tego nie zbyć, żeby naprawdę się w te akcje włączyć. To jest naprawdę coś konkretnego, coś, co możemy Bogu dać i liczyć na to, że dzięki temu naszemu nawróceniu. I całe nasze życie narodowe też pójdzie potem na lepsze, na lepsze tory. Na koniec oczywiście zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to robić jest rozpisane pod tym nagraniem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jeszcze. Z Panem Bogiem.